Cześć Kaśka. Cześć Marek, witaj gorąco. Powiedz, co ostatnio czytałaś? Ciekawa byłam, o co zapytasz na początku? Wiesz co, tak naprawdę to czytam kolejny raz tą samą książkę, ale rzeczywiście trafiłeś z tym pytaniem w momencie, w którym jestem gdzieś w połowie. To jest Esencjalista. Aha. To jest książka, do której wracam non-stop i dzięki niej w zasadzie łapię taki dobry kontakt z rzeczywistością. Wiesz, jestem takim typem aktywatora i maksymalisty, robię mnóstwo rzeczy na raz i Esencjalista pozwala mi, wiesz, co kilka tygodni, miesięcy, czasami, wiesz, wrócić na takie dobre tory, taki fokus. I jest tam taka jedna myśl, słuchaj, i to powiem ci, mam ją nad tym, napisaną nad biurkiem od lat, bo pierwszy raz tą książkę chyba 3 lata temu przeczytałam. To jest taka myśl, mów długie nie, i nie, moment, długie tak i krótkie nie, co ja gadam. Aha, aha. Wiesz, takie, żeby po prostu długo myśleć nad zgodzeniem się na przyjęcie jakiejś propozycji, nad nowym projektem, nad nowe jakieś działania, które uruchamiam, a dłużej zastanawiać się po prostu nad tym wszystkim, ale odmawiać bardzo szybko. I po prostu to jest dla mnie taka mega petarda ta myśl, wiesz, która pozwala mi rzeczywiście tak do pionu trochę wrócić i znowu zapytać siebie samą, okej, ale po co ty to robisz w tej chwili? Co jest tak naprawdę totalnie nieważne na trasie twojego, wiesz, do twojego celu? Więc Esencjalista w tej chwili jest na tapecie. Tam jest wiele fajnych myśli, też czytałem i rzeczywiście to są dwie książki, które w zasadzie traktują o podobnych rzeczach, czyli Esencjalista i Jedna rzecz. Natomiast tak. Esencjalista jest taki chyba trochę głębszy, powiedziałbym. Tak, tam jest więcej takich rzeczy, do których warto wracać na przykład. O. Tak, tam jest taki właśnie czas na myślenie, który ja ubóstwiam i ze wszystkich stron właśnie też dla przedsiębiorców zwłaszcza. Jest to świetna taka pozycja, która nie tylko, wiesz, taka jest jak być szczęśliwym w kwadrans, bo to nie jest poradnik tego typu, tylko to jest taka właśnie książka trochę z taką filozofią gdzieś głębszą, a ja właśnie w tym moim czasami, wiesz, biegu i takim tempie sporym, w którym żyję i działam, potrzebuję takich przystanków właśnie, więc mega, mega często wracam do tej książki, dlatego fajnie, że mogę jeszcze o niej dzisiaj głośno powiedzieć, trafione w dziesiątkę. No to super, to cieszę się, że też możemy ją polecić i mam nadzieję, że parę osób po nią sięgnie. Jeżeli chodzi o szybkie mówienie nie i wolne mówienie tak, to w biznesie to mówienie tak to jest coś, o czym chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać, bo rzeczywiście czasem jest tak, że mamy jakiś projekt na horyzoncie, napalamy się, nabieramy ochoty, już sobie wyobrażamy, jak to będzie, a nie zawsze warto podejmować takie decyzje pochopnie i to długie podejmowanie decyzji na tak jest jak najbardziej wskazane. Mamy między innymi dzięki internetowi też bardzo fajne możliwości, jeżeli chodzi o testowanie pomysłów. No i jakiś czas temu rozmawiałem o tym z Patem Flynnem w podcaście, mówiliśmy o tym też w innych odcinkach. Natomiast Pat powiedział coś takiego, że warto eksperymentować, warto tworzyć prototypy, ale że to nie jest łatwe. I chciałem z tobą ten wątek rozwinąć, bo to jest coś, czym się zajmujesz. Zacznijmy od eksperymentów. Powiedz, w jakich sytuacjach w biznesie eksperyment się przydaje? Co można zbadać za pomocą eksperymentu? Wiesz co, też słuchałam waszej rozmowy z Patem, więc jak najbardziej mogę się do niej chętnie odniosę. Rzeczywiście robienie prototypów i eksperymentów to jest taki jeden z takich, powiedziałabym, fundamentów każdego biznesu, bo nie jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie zostać przy, wiesz, naszym głosie intuicji lub jakimś takim nawet wieloletnim doświadczeniu biznesowym, żeby mieć tą pewność, że ten nasz kolejny pomysł będzie, wiesz, tym, że to chwyci i że po prostu warto iść w to dalej. Dlatego, wiesz co, ja tak naprawdę jestem zwolenniczką robienia szybkich i tanich eksperymentów i o takich będę dzisiaj ci na pewno tutaj opowiadała i naszym słuchaczom, bo bardzo taki eksperyment kojarzył mi się z takim czymś bardzo, bardzo dużym i prototyp zawsze kojarzył mi się też, wiesz, z jakąś taką fizyczną rzeczą, która po prostu czasami wygląda jak taka, powiedziałabym, taka, wiesz, prowizorka, jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, krzesło, ale bez jednej nogi albo jakiś taki fizyczny element, który nie do końca jest pełni funkcjonalny. Tak sobie miałam takie, wiesz, wyobrażenie o prototypie. A w biznesie online, taki, który zwłaszcza, wiesz, ja prowadzę i promuję też takie też postawy, jak w ogóle coś zrobić w ogóle ciekawego w tym obszarze, rzeczywiście nie trzeba produkować tych krzeseł przysłowiowych bez nóg czy bez jakiejś innej ważnej funkcjonalności, tylko wystarczy tak naprawdę zrobić jedną rzecz na raz, sprawdzić i bardzo, bardzo szybko, bez właśnie, wiesz, uruchamiania jakiejś taśmy produkcyjnej, bez wchodzenia do warsztatu fizycznego, po prostu możemy nasz pomysł po prostu opisać, zaprosić odbiorców do sprawdzenia, wiesz, ich reakcji na ten pomysł i rzeczywiście oni będą w stanie zareagować na coś. Tylko co ważne w tych eksperymentach i czym one się różnią od po prostu opowiadania o tym, co mi się fajnego dzisiaj, wiesz, przyśniło i co chcę się z wami tutaj dzisiaj podzielić,
to tak naprawdę jest to, że najczęściej te szybkie i takie proste eksperymenty robimy, one dotyczą naszego modelu biznesowego, jakiegoś elementu tego modelu, czyli na przykład albo produktu, ale nie tylko właśnie. Mogą też być szybkie eksperymenty, wiesz, dotyczące na przykład sposobu dostarczania naszego produktu do odbiorców. Może być szybki eksperyment o tym w ogóle, czy moi odbiorcy dorastają razem ze mną i jak bardzo oni się, wiesz, zmienili od kilku na przykład lat, jak prowadzę biznes i daję kolejne jakieś rozwiązania dla nich. Więc kluczowe w tym wszystkim, słuchaj, jest to, żeby zrozumieć sobie, tak sobie tak to, wiesz, tłumaczę i też tak dziewczynom z mojej społeczności też o tym opowiadam w praktyce, żeby nie eksperymentować ze wszystkim naraz, tylko zrobić raz jedną rzecz, wiesz, jedno założenie o świecie sprawdzić i po prostu wykonać jakąś minimalną akcję, która pozwoli nam zebrać feedback, informację zwrotną od naszych takich najbardziej wymarzonych odbiorców. I oni po prostu powiedzą. I wiesz, tak dla przykładów, bo to tak dużymi słowami można o tym opowiadać godzinami, chodzi o case na przykład. Chciałbyś na przykład wydać książkę. Mhm. I wiesz, sporo pewnie słuchaczy małej, wielkiej firmy ma takie pomysły, chciałby w jakiś sposób wzmocnić swój wizerunek eksperta na przykład, albo w ogóle spełnić jakieś swoje dzieciństwa marzenie. I tak jak powiedzmy, książka jest na naszej jakiejś liście marzeń. I teraz zobacz, jeżeli nazwiemy książkę eksperymentem, no to jest słaby eksperyment i na pewno nie będzie szybki i tani, bo to jest ileś miesięcy pracy, prawda? Wiesz sam, bo już też jesteś autorem i tak dalej. Więc to nie są tak naprawdę takie proste i szybkie akcje, które możemy nazwać eksperymentem, bo czasami możemy, kurczę, zacząć testować wręcz naszą wiarygodność dla całej publiczności, którą gromadziliśmy na przykład przez lata. Więc to też nie chodzi o to. Dla mnie szybki eksperyment to bardziej jest stworzenie pierwszego rozdziału. Wiesz, napiszesz to w 3 godziny, w 5 dni, zależy tam jak kto jest twórczy. Ubierasz to w jakiś naprawdę fajny, taki powiedziałabym wizualnie przyswajalny i akceptowalny materiał i przekazujesz swoim odbiorcom z pytaniem: kochani, co wy myślicie o tym, żebym napisał coś więcej na ten temat? Czy podoba wam się sposób, w jaki opisuję, wiesz, tę rzeczywistość w tym konkretnym fragmencie? Czy co byście powiedzieli, gdyby po tym pierwszym rozdziale było jeszcze 10 kolejnych w takim i takim, wiesz, układzie? I jedyne, co tak naprawdę robimy, to badamy taką gotowość naszej społeczności na przykład na to, czy chcą nas spotkać w formie książki. Tak? Wiesz, jedno założenie weryfikujemy naraz. A nie, że ja, wiesz, rzucę wszystko, na pół roku się zamknę, wiesz, w szafie czy gdzieś tam i zacznę pisać, redagować, budować zespół edytorsko, wiesz, składający, projektować okładki, to jeszcze masę różnych rzeczy, bo książka to jest projekt. I finalnie, jak wypuszczę nawet ją na rynek, to w zasadzie nawet, czy ona będzie, wiesz, się świetnie sprzeda, czy nie, to ja nawet nie będę wiedziała, z jakiego powodu taki wynik osiągnęłam. Prawda? Wiesz, o co chodzi, bo może być tak, że okładka chwyciła, a może być tak, że moje nazwisko jest super rozpoznawalne, albo jeszcze inne elementy całej układanki tego modelu właśnie biznesowego wokół książki. Mhm. Więc krótko odpowiadając już teraz pytanie na twoje pytanie, eksperymenty możemy robić wszędzie, do każdego tematu, który, wiesz, dotyczy naszego biznesu, ale nie rozumiejąc je jako podważanie wszystkich założeń, które mamy, a wybranie jednego i sprawdzenie go jednorazowo, najlepiej tanio i szybko. To jest ten eksperyment, który ja, wiesz, promuję i który mogę godzinami o nim, wiesz. Widzę tu pewne poważne niebezpieczeństwo, bo tak jak każdy rodzic najbardziej na świecie kocha swoje dziecko, tak samo każdy przedsiębiorca najbardziej na świecie kocha swoje pomysły. Oczywiście. Jeżeli wpadnę na pomysł tej książki na przykład i będę czuł, że ja ją chcę napisać, to obawiam się, że niezależnie od odpowiedzi, jakie dostanę od moich odbiorców, ja wynajdę w tych odpowiedziach coś takiego, co mnie zachęci. Więc pytanie brzmi, jak odciąć eksperyment od własnych emocji? Jak spowodować, żeby moje pozytywne nastawienie na starcie nie wpływało na to, jak interpretuję wyniki? Wiesz co, bardzo dobre pytanie i rzeczywiście trafiłeś w dziesiątkę, jeśli chodzi o to ryzyko takich eksperymentów. Wiadomo, że do naszych pomysłów jesteśmy przywiązani jak do po prostu, wiesz, części ciała prawie po prostu. Jak już coś się urodzi w nas i najgorzej, wiesz, właśnie to jest najgorsze i to jest antyprzykład robienia szybkich eksperymentów, bo jeżeli robimy eksperyment, który trwa latami, bo na przykład przenosiliśmy w sobie, wiesz, pomysł na tę książkę czy na inny projekt i on naprawdę już zdążył korzenie zapuścić w nas, to choćby nie wiem, kto ci mądrego coś powiedział albo nawet stanął nad tobą, to i tak ją po prostu, wiesz, doprowadzisz do końca, bo się po prostu, wiesz, uparłeś.
Natomiast jeśli rzeczywiście ta książka wpadła ci do głowy, wiesz, w ostatnich dniach czy tygodniach i jeszcze nie jesteś tak bardzo, bardzo przywiązany do pomysłu, on ci się bardzo spodobał, czujesz, że mógł być ciekawy, widzisz na rynku, że wiele osób na przykład wypuszcza książki, czy w ten sposób komunikuje się ze swoją społecznością, buduje swoje marki, nabierasz takiego przekonania, że skoro innym w jakiś sposób, wiesz, zaklikał ten temat w ich projekcie, w ich biznesie, w modelu, no to czemu nie ja? I tutaj jest bardzo, bardzo duże ryzyko, że pójdziemy po prostu w ten, wiesz, klimat, ale potem nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, po co my to robimy. Więc znowu wracamy do fundamentów. Po co ci ta książka, po co ci ten eksperyment i po co w ogóle myślisz o tym, wiesz, projekcie? I jeśli tutaj na tym etapie odpowiemy sobie naprawdę poważnie na to pytanie, bo ja powiem z praktyki, wiesz, moja pierwsza książka, którą wydałam z takim tradycyjnym wydawnictwem, tym samym zresztą co ty, to rzeczywiście to był taki mój naprawdę dziecięcy, wiesz, sen z dzieciństwa, takie marzenie małej Kasi, która chciała po prostu wejść do dużej księgarni, wiesz, w dużym mieście i zobaczyć swoją książkę na półce i zrobić sobie potem jeszcze, wiesz, zdjęcie z tą książką i wysłać do mamy. To było takie marzenie. I ja w ogóle nie pisałam tej książki, wiesz, z myślą o odbiorcach, tylko z myślą o tym, że Kasia chciała, ta mała Kasia we mnie chciała książkę. I tutaj rzeczywiście do tego przykładu absolutnie, wiesz, ten temat, o którym dziś mówimy, nie pasuje, bo ja nie robiłam żadnego eksperymentu, ja po prostu sobie spełniłam swoje marzenie. Natomiast kiedy mówimy o czymś poważnym, jako, powiedziałabym, element naszego naprawdę modelu biznesowego i nie chcemy przestrzelić tematu i wiemy, że przedsiębiorcy nie mają czasu na 100 rzeczy naraz, tak jak esencjalista, tak? Wspomniane na początku. Warto wybrać jakiś jeden fragment rzeczywistości, na którym się skupimy w tej chwili, jakiś priorytet, bo przecież też nie ma czegoś takiego jak priorytety. Priorytet jest jeden. Najważniejsze rzeczy w tym momencie, którą robimy, to jeżeli ja dzisiaj prowadzę swój biznes, rozwijam swoją firmę, swoją markę, i ja chciałabym stworzyć książkę, bo gdzieś to, wiesz, takie to marzenie się we mnie budzi, ten sen zaczynam śnić, to okazuje się zupełnie, wiesz, potrzebuję wpisać go gdzieś w kalendarz, potrzebuję znaleźć przestrzeń na to. I na pewno, jak myślę jak przedsiębiorca, to na pewno nie pójdę po prostu w tę książkę jak, wiesz, ślepy taki człowiek, który tylko i wyłącznie idzie za jakąś taką, wiesz, swoją właśnie wizją i jakimś takim wymarzonym fragmentem przestrzeni, tylko rzeczywiście będę chciała zrobić coś, co będzie naprawdę fajnym, wartościowym dla odbiorców i dla mnie biznesowo elementem mojego biznesu, po prostu. Więc wiesz, z takim czymś nie będę na pewno szła w kierunku książki, jeśli tylko i wyłącznie opieram się na takich, powiedziałabym, chwiejnych przesłankach. Więc żeby rzeczywiście tutaj nie zrobić sobie, wiesz, jakiejś przeszkody w rozwoju we własnej marce i biznesie, absolutnie rekomenduję po prostu stworzyć nawet spis treści i puścić go w świat, pokazać ludziom, co o tym myślą. I nie o to chodzi, że oni nam powiedzą, nie, w ogóle Marek, Kaśka, nie piszcie tej książki, w ogóle to jest dramat. Tylko to nie chodzi o takie badanie rynku. Bardziej będzie to takie coś, że wiesz co, Marek, Kaśka, wiesz co, fajne te rozdziały, fajnie to poukładałeś, ale wiesz co, brakuje mi jeszcze tego i tego. I po to robimy ten szybki eksperyment, żeby nasza publiczność, która będzie czekała na ten produkt, na ten projekt, ona nam powie, dopowie nam, czego im jeszcze brakuje w tym temacie, wiesz? Jaki element warto by było zrobić dodatkowo czy zamiast, aby to był produkt taki naprawdę, wiesz, product market fit, tak? Żeby to było dopasowane do naszego czytelnika. Przecież dla nich to piszemy. To o to w tym chodzi. Jasne. Wspomniałaś o publiczności, która pomaga nam, jest niezbędna do tego eksperymentu, no bo weryfikujemy to właśnie w zderzeniu z odbiorcami. Super, jeżeli ja już mam tę publiczność, ale co jeżeli jej nie mam? No i właśnie, kolejny bardzo taki duży, wiesz, fundament takiej pewności siebie każdego przedsiębiorcy i w ogóle zarazem drugie moje imię, bo budowanie właśnie społeczności, wiesz, to też jest coś, co mnie niesamowicie interesuje i intryguje. I z praktyki, z obserwacji powiem tak, rzeczywiście, jeżeli mam swoją publiczność i działam od jakiegoś czasu, to tak z założenia łatwiej jest mi kogo zapytać, bo mam tych ludzi gdzieś w okolicach, tak, mam do nich namiar, jakiś kontakt, jestem może na jakimś portalu społecznościowym zlinkowana z tymi osobami. Natomiast bardzo często właśnie nasi tacy, powiedziałabym, koledzy i koleżanki, którzy robią szybkie eksperymenty i chcieliby szybko zapytać publiczność, której jeszcze nie mają, najczęściej pytają, wiesz, tą tak zwaną ekipę friends, fools and family, tak? Tych ludzi, którzy są obok nas, bo po prostu są takim ważnym elementem naszego życia, ale niekoniecznie są naszymi klientami, prawda? Tak, i też nie są obiektywni. Dokładnie. I oni bardzo często powiedzą nam, Kaśka, super pomysł z tą książką, jedziesz, dziewczyno, po prostu realizuj swoje marzenia, rozbudowuj, wiesz, swoją markę. I to jest cudowne, bo my takich wiatrów w żagle potrzebujemy, natomiast to nie jest ten poziom, wiesz, publiczności,
w której ja chcę się przejrzeć, kiedy projektuję swój eksperyment i potem produkt. Dlatego ja zawsze zachęcam, aby jeżeli na przykład planujesz napisać tą książkę, tak trzymając się tego przykładu takiego powiedzmy namacalnego, bo to może być zarazem, wiesz, i produkt fizyczny, i elektroniczny, więc bardzo pasuje do mojego, wiesz, też takiego klimatu. Jeżeli rzeczywiście zdecydujesz, że chcesz tą książkę napisać, wydać, opublikować coś swojego, to najprawdopodobniej już wiesz, kto będzie takim potencjalnie najbardziej gorąco oczekującym odbiorcą. Na przykład przedsiębiorcy, którzy są, wymyślam oczywiście taką grupę odbiorców, którzy są w pierwszym roku swojej działalności, na przykład. I teraz tak, jeżeli wiesz, że piszesz poradnik dla takich osób, no to siłą rzeczy są miejsca, w których oni już się spotykają. Tam możecie jeszcze nie być, ale to są miejsca, w których są ci ludzie. Bo my klientów nie musimy, wiesz, odkrywać na nowo i wynajdywać ich. Oni już są, tylko trzeba do nich po prostu dotrzeć. Więc jeżeli mówimy o tych przedsiębiorcach, wiesz, w pierwszym roku swojej działalności, takiej biznesowej, no to co robimy? Ja bym, nie mając swojej publiczności, weszła do kilku grup na Facebooku, poszukała grup tematycznych na LinkedIn, zobaczyła, gdzie takie osoby się spotykają, o czym oni rozmawiają i dzięki nawet tej prostej obserwacji, wiesz, takiemu trochę badaniu rynku, takiemu trochę przez szybkę, przyglądając się na razie, nie, jeszcze nie rozmawiając z nimi, bym wiedziała już, które tematy powtarzają się częściej, które są gorące, które są takimi punktami bólowymi dla nich, które rzeczywiście mogę postarać się rozwiązać w mojej publikacji. I to byłoby to pierwsze badanie rynku i ta pierwsza publiczność, która nie jest jeszcze moja. Jasne. Bo klienci po prostu są, to jest takie proste, a tak wiesz, warto sobie to przypomnieć. Oni już chodzą po świecie, tylko oni jeszcze nie wiedzą, że ty piszesz książkę, czy wiesz, przygotowujesz dla nich produkt, jakieś rozwiązanie. Więc pierwsza taka moja wskazówka za każdym razem, kiedy ktoś właśnie mnie pyta, dobra Kaśka, no łatwo ci mówić, masz swoją społeczność, no to tam robisz swoje eksperymenty, super. A co ja mam zrobić, jak ja dopiero zaczynam? No więc właśnie zacznij od tego, że zaczniesz się rozglądać, zamienisz się w jedno wielkie ucho i nie będziesz od razu odpalał, wiesz, nowej listy mailingowej i budował Bóg wie jakiej wielkiej grupy, bo możesz nie mieć na nią jeszcze pomysłu, ale wejdź tam, gdzie już ci klienci są po prostu i poobserwuj, posłuchaj. Jak się zabrać za przygotowywanie eksperymentu? Jak to się robi krok po kroku? No bo już pojawiły się pewne elementy, pojawiło się to, że trzeba posłuchać tej publiczności, trzeba ją zapytać o zdanie, trzeba mieć cel w ogóle, po co ja chcę stworzyć jakiś projekt, który chodzi mi po głowie, ale gdybyś miała wskazać taką procedurę, od czego zacząć, co zrobić potem? Wiedziałam, że będzie o procedurach, wiadomo. Marku, wiesz co? Marku i wszyscy słuchacze, prawda jest taka, że nie ma takiego jednego słusznego, powiedziałabym, takiej, wiesz, checklisty, którą sobie możemy napisać i ona zawsze zadziała. Natomiast kluczowe jest to, aby wiedzieć, co chcemy sprawdzić. O co chcemy po prostu, wiesz, zapytać tę publiczność, naszą już zbudowaną lub tą, którą po prostu będziemy na razie obserwować. Czyli pierwsza rzecz to jest taka, że masz jakiś pewien model, ja to nazywam właśnie model biznesu, czyli ten sposób dotarcia pomiędzy jakby te wszystkie elementy łączące produkt i klienta, rozwiązanie i klienta, czyli te wszystkie dystrybucje, wiesz, komunikacje, budowa zespołu, budowa całego tak naprawdę takiego ekosystemu, w którym z tym klientem będziemy, wiesz, wymieniać się tą wartością. Więc wybieram sobie, najpierw mam ten model, w jakiś sposób na dzień dzisiejszy określony, jak to w tej chwili wygląda według mnie, optymalnie oczywiście, wybieram sobie jakieś jedno założenie, które w tym biznesie, wiesz, po prostu ten biznes się na nim opiera, a następnie zaczynam właśnie projektować bardzo prosty, szybki eksperyment dotyczący tego założenia. I to jest cała procedura, czyli zaczynam od modelu biznesowego, jakiegoś tego, wiesz, połączenia tych elementów, tych całych wszystkich puzli naszej układanki, następnie wybieram jeden z nich i projektuję szybki test. Podam przykład, bo to tak, wiesz, znowu na ogólnikach ciężko mówić. W mojej społeczności Digital Girls bardzo często robię eksperymenty na poziomie właśnie tematów, które interesują publiczność, która zgromadziła się właśnie wokół, wiesz, całej tej, powiedzmy, grupy osób, które chcą produkować i sprzedawać swoje cyfrowe produkty, takie jak e-booki na przykład, czy e-kursy. I co miesiąc w społeczności jest tak zwany miesiąc pod jakimś konkretnym hasłem, wiesz, tak jak na ulicy Sezamkowej było, ten odcinek sponsoruje, wiesz, taka i taka literka, no to u nas w społeczności każdy miesiąc jest pod jakimś hasłem. I w moim właśnie tej grupie co miesiąc robię takie trzydniowe sprinty. To są takie wyzwania po prostu internetowe, wiesz, nie odkryłam Ameryki tutaj, po prostu wykorzystuję formaty, z których każdy z nas może tak naprawdę sięgnąć i do swoich potrzeb ich użyć. I pamiętam, że w styczniu i w lutym tego roku stworzyłam taki właśnie sprint dotyczący tego, czy dziewczyny w społeczności chciałyby pobyć trochę
trochę w butach edukatorek online, czyli rzeczywiście poczuć się nie tylko jako twórczynię kursu czy e-booka, tylko jako takie osoby, które, wiesz, takie trochę szkoła trenerska w przyspieszeniu. Czy one są zainteresowane, jak ludzie dorośli się w ogóle uczą w internecie, bo to przecież, wiesz, nie jest takie oczywiste. I zrobiłam taki sprint i to był taki bardzo prosty eksperyment, bo ja tylko tą jedną rzecz sprawdzałam, czy społeczność tych dziewczyn, kobiet, jest zainteresowana, wiesz, właśnie tą taką metodyczną edukacją online. To był bardzo wąski, wiesz, fragment rzeczywistości. Tworzenie kursów online to, wiesz, nie jest tylko, niestety, nie jest tylko i wyłącznie przekazywanie wiedzy i przeprowadzanie ludzi przez jakieś procesy rozwojowe, tylko najczęściej się skupiamy na tym, jak to sprzedać, jak to marketingowo ograć, wiesz, jak włączyć platformę kursową i tak dalej. To są ważne rzeczy, ale właśnie, mało kto idzie w kierunku tego na przykład edukacyjnego aspektu w ogóle, wiesz, rozwojowego tych produktów. A ja chciałam w to pójść i sprawdzić, czy to w ogóle jest, czy w ogóle kogoś to interesuje. I to jest właśnie, słuchaj, taka puenta. Jeden sprint, trzydniowa akcja spowodowała, że społeczność po prostu wybuchła, tak wiesz, pozytywnie. Było naprawdę dziesiątki komentarzy, dziesiątki różnych akcji, rozmów, naprawdę takich opowieści z życia wziętych, czego one nie doświadczyły jako uczestniczki, wiesz, projektów rozwojowych, albo jako twórczynie, czego im zabrakło, czego nie wiedziały, skąd wziąć. Cały dialog trwał kilkanaście dni, aż w końcu stworzyłam produkt właśnie konkretny, taki warsztat dla edukatorek, który w tej chwili mam w stałej sprzedaży. Ale wiesz, nie włożyłam najpierw tego produktu do swojego sklepu i nie czekałam, aż klientki przyjdą, tylko usłyszałam publiczność, zweryfikowałam, że rzeczywiście ktoś jest tym tematem zainteresowany i to bardzo żywo. I do dzisiaj tak naprawdę, wiesz, odbyły się już 3 edycje tego projektu i rzeczywiście to jest, że tak powiem, wiesz, komercyjny produkt, gdzie są płacący klienci i dochodzimy do konkretnych efektów biznesowych finalnie. Więc o takich eksperymentach mówię i taką procedurę proponuję zastosować każdemu z nas, kto ma oczywiście, wiesz, inny ten taki, powiedzmy, stan startowy, bo ja mam swoją, powiedzmy, grupę na Facebooku, którą rozwijam, a ktoś inny może mieć czytelników swojego bloga, jeszcze inny ktoś może mieć na przykład cudowną społeczność słuchającą 200 któryś, wiesz, odcinek podcastu, tak? I zupełnie w innej formule kontaktujemy się z tymi ludźmi, zupełnie inaczej nawiązujemy te relacje, więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie wyzwanie na Facebooku nas uzdrowi. To jest oczywiście przykład. Więc wiesz, tak samo ty mógłbyś zrobić, wiesz, prosty eksperyment, który nie podważy w ogóle istoty twojego bycia, wiesz, w sieci i prowadzenia naprawdę młodych przedsiębiorców do fajnych celów i rezultatów. Możesz zapytać o jedną rzecz w swoim podcaście i poprosić o maila zwrotnego. Albo dać jakiś, wiesz, link do jakiegoś formularza prostego w internecie i dostaniesz, powiedzmy, setki czy dziesiątki informacji zwrotnych. I to będzie twój eksperyment. Więc chodzi o to, żeby korzystać z tych narzędzi, które już mamy i nie utrudniać sobie życia. I najlepiej robić jedną rzecz na raz po prostu. Bo dzięki temu zyskamy naprawdę najbardziej wiarygodną informację o tym, co ludzie czują i czego potrzebują. Albo czy coś jest dla nich totalnie, wiesz, obojętne. No i wtedy tym bardziej też się cieszymy, że to wiemy już wcześniej, tak? Że nie przestrzelimy tematu. Chcę jeszcze dopytać o ten sprint dla edukatorek, bo tak, powiedziałaś, to się zaczęło od trzydniowego takiego wyzwania, tak? A tak, na czym to w praktyce polegało? Jakie tam było zadanie do wykonania, jasne, albo pytania, już, jakie zadałaś? Jasne. Wiesz co, sprinty zawsze w mojej społeczności, one są mniej więcej raz w miesiącu, właśnie pod hasłem, wiesz, danego miesiąca. I w takich sprintach zawsze przyjąłem takie założenie, że chodzi mi przede wszystkim o to, żeby dziewczyny, które wezmą w tym udział, dokonały po prostu podjęły konkretne wyzwanie. Czyli dokonały jakiejś małej zmiany w swoim modelu i sprawdziły, jak to działa. Czyli wiesz, nie obiecuję nikomu, że w jakimś sprincie nauczysz się, wiesz, nie wiem, wysyłać mailingi do miliona ludzi na przykład, bo nie budujesz bazy mailingowej o takim poziomie, wiesz, w 3 dni. Choćbyś, nie wiem, pewnie ile zainwestował w to, w reklamy czy coś. Więc wybieram jakiś mały fragment przestrzeni, jak ja to mówię, i wiesz, na tym buduję narrację w tym sprincie. To są 3 spotkania na żywo zawsze. To są takie moje, wiesz, transmisje live właśnie tylko i wyłącznie dla takiej zamkniętej naszej grupy. I podczas tych spotkań to jest taki warsztat online po prostu, wiesz. Dzielę się wiedzą, rozmawiamy w komentarzach, a następnie jest zadanie wdrożeniowe. I po każdym z tych dni, bo to zwykle się odbywa wieczorami, dostają dziewczyny zadanie właśnie wdrożeniowe, które mają wykonać pomiędzy jednym a kolejnym spotkaniem następnego dnia. I znowu, wiesz, są te przez te 3 dni najwięcej gorących rozmów, komentarzy i tych eksperymentów w ich wykonaniu się odbywa. Ja to wszystko oczywiście jako, wiesz, tutaj przewodnik całego stada obserwuję, oczywiście komentuję, rozmawiam, to jest absolutnie, wiesz, 200% mojej uwagi jest w tej chwili, wiesz, na moją społeczność. To jest też dla mnie bardzo ważny, wiesz, element całej mojej układanki biznesowej, więc absolutnie wszystko inne jest podporządkowane pod ten sprint, który się dzieje. I dzięki temu, po tych 3 dniach, po 3 akcjach wykonanych przez uczestniczkę, ona jest w stanie zweryfikować swoje jakieś jedno założenie o jej biznesie. Czyli na przykład stworzy prosty landing page w 3 dni. Wiesz, da się to zrobić, tak? To nie jest jakiś rocket science, to nie jest coś, czego nie zrobisz w 3 dni. Albo na przykład stworzysz prostą ofertę.
I ten sprint, o którym teraz mówimy dla edukatorek, dotyczył tego, jak wybrać pomysł na format jakiegoś produktu online dla mnie, czyli taki edukacyjny, czyli na przykład napisać e-booka właśnie, uruchomić jakąś grupę, wiesz, zrobić jakiś warsztat online, właśnie uruchomić, wiesz, pierwsze 3 odcinki podcastu nagrać, czyli wybrać dla siebie formułę, w której z dużym prawdopodobieństwem będę w dobry sposób, taki świadomy i świetny najlepiej, komunikować się z moją publicznością, z moimi odbiorcami, klientami i przekazywać im wartość. I w ciągu tych 3 dni dziewczyny rzeczywiście podjęły konkretne próby, konkretne wyzwania, aby dokonać wyboru swojego własnego formatu, właśnie edukacyjnego, takiego rozwojowego produktu online. I one rzeczywiście po tych kilku dniach, 3 spotkaniach miały taką swoją, wiesz, roadmapę, taką mapę, taki plan wstępny, w czym one rzeczywiście mogą się zrealizować w sieci. I zapytały w ciągu tych 3 dni swoją właśnie nie friends, fools and family, tylko jakiegoś potencjalnego swojego klienta o to, czy coś takiego byłoby dla niego w takiej formule interesujące. I to zaklikało po prostu. Więc tego typu sprinty organizuję. Jedna rzecz na raz. Jasne. A te zadania, no bo mówisz, efektem było to, że wiedziały, jaką formę realizować, jaka będzie dla nich dobra. Natomiast tak. Jeżeli chodzi o te takie zadania po każdym dniu, to jakie to były zadania? No wiesz, na przykład jest takie proste pytanie, ale trudne w odpowiedzi. W czym jesteś świetny, Marek? Wiesz. Okej. To było do zastanowienia na następny dzień jakby, tak? Tak. O, albo na przykład, wiesz, zadaj, albo na przykład, teraz aktualnie dosłownie jeden dzień temu skończyłam kolejny sprint w społeczności, który dotyczył tym razem zupełnie jakby innego tematu, innego takiego powiedzmy fragmentu digitalowego świata, bo na tym się zawsze skupiamy. I tam z kolei jednym z pytań w sprincie, takich zadań domowych, to było to, opublikuj w swojej grupie na Facebooku informacje, takie pytanie z prośbę do swoich odbiorców, jakie są ich 3 pierwsze skojarzenia z tym miejscem. To jest, wiesz, to nie jest trudne w wykonaniu zadanie, tak? Tutaj nie musisz się uzewnętrzniać bardzo i nagle pytasz ludzi, którzy wokół ciebie są, a jeśli nie masz grupy, bo akurat ten sprint dotyczył grup na Facebooku, jak je w ogóle, wiesz, sensownie po prostu prowadzić, jak zrobić z nich naprawdę zaangażowane społeczności. Jeżeli nie masz jeszcze tej grupy, a uczestniczyłeś w sprincie, to też możesz skorzystać, bo na przykład masz swojego bloga, albo właśnie podcast, albo po prostu twoje, wiesz, otwarte konto na Facebooku czy LinkedInie i tam też możesz zapytać ludzi, co się im kojarzy z twoją marką, dlaczego na przykład czytają twoje posty. 3 pierwsze skojarzenia, 3 hasła. Ile to, wiesz, zajmie czasu twoim odbiorcom, żeby dać ci taki feedback? To jest po prostu nawet nie jedna minuta pisania, wiesz, 3 słów. Tak. I nagle okazuje się, że dostajesz taki feedback, odpowiada ci 5, 10, 15, niektóre dziewczyny dostały 100 odpowiedzi w ciągu jednej doby. I nagle klaruje ci się taka wizja, o kurczę, te osoby widzą we mnie na przykład spokój, kreatywność, przedsiębiorczość, a może zaangażowanie, a może, nie wiem, wiesz, pisanie książek, z tym mi się kojarzę, a może, wiesz, odkrywamy trochę siebie na nowo, to, w jaki sposób ludzie nas postrzegają i dzięki temu po prostu zyskujemy na następny dzień materiał do pracy, czyli w związku z tym, kolejne kawka zadanie wdrożeniowe, w jaki sposób wykorzystasz tę wiedzę w tym, żeby zatytułować właściwie twoją grupę albo na przykład podtytuł na bloga stworzyć trochę nowy, wiesz, żeby rzeczywiście oddać te wartości, które ludzie już dostają. Rozumiem. Dla ciebie taki sprint jest eksperymentem. Powiedz mi, jak oceniasz, czy ten eksperyment jest udany? Czy tutaj chodzi o zaangażowanie publiczności, czy jeszcze o coś innego? Świetne pytanie, dzięki Marek za nie, bo bardzo dużo osób, wiesz, pyta mnie o to właśnie w takich statystykach mnie pytają, czy wiesz, czy po prostu właśnie 100 osób wzięło udział w sprincie, to znaczy, że w ogóle twoje założenie się zweryfikowało na plus, czy w ogóle jak było 5 osób, to w ogóle temat jest do kitu. Ale wiesz sam najlepiej, że nasze też działania są też sezonowe. Niektóre tematy świetnie się klikają, wiesz, w styczniu, a inne są super hot w wakacje. I w związku z tym wiele elementów może na to wpłynąć, więc dla mnie na przykład wystarczają, zawsze projektując taki sprint, taki eksperyment i to też nie tylko do ciebie, ale to do wszystkich, którzy nas słuchają, taka wskazówka bardzo praktyczna, zanim uruchomisz ten eksperyment, zaprojektuj sobie w głowie, a najlepiej zapisz, żebyś miał punkt odniesienia, jaki jest ten chociażby jeden miernik twojego, powiedzmy, efektu, który chcesz sprawdzić. Czyli na przykład, tak jak zapytałeś, ile osób bierze udział w sprincie, czy to będzie wyznacznikiem, wiesz, tego, że warto iść ten temat, czy na przykład to, że opublikowałeś na przykład na swoim blogu artykuł i dostał on, nie wiem, 100 lajków albo udostępnień na jakichś innych tam portalach społecznościowych. Jeżeli w takie cyferki idziemy i to jest na przykład ten nasz wyróżnik, wiesz, taki miernik tego, w jaki sposób to zmierzymy, czy ta efektywność eksperymentu i efekt jest w ogóle ważny,
to jest jakby oczywiście jedna ze ścieżek, ale druga ze ścieżek może być taka, że nie badasz tego, ile osób się zaangażuje w sprint, czy w twoje pytanie, które rzucisz w podcaście albo wiesz na blogu, tylko na przykład zbadasz jakość tych odpowiedzi i na przykład chcesz dostać informacje o to, okej, zadałem im pytanie, ile osób chciałoby to i to, albo ile ma taki i taki problem i wysłałem je do 100 osób. Wiem, że na przykład konwersja jest taka, że odpowiada mi zwykle 15 i wystarczy mi, że spośród tych 15, 5 czy 10, wiesz, potwierdzi to pytanie, tak? Że na przykład ma taki kłopot czy taki problem. I to już jest na przykład to. I jeżeli stworzysz taki sobie miarkę, taką linijkę, wiesz, dla siebie samego, zapiszesz, że wystarczy te 10 powiedzmy osób na tak, ze 100. Taką proporcję przyniesz sobie. A potem się okazuje, wiesz, że odpisało ci na tego maila mniej albo więcej, proporcja trochę jest inna, no to będziesz miał linijkę, do której przyłożysz wynik. A nie będziesz tak właśnie, wiesz, tak jak na samym początku zapytałeś. Przyzwyczaiłeś się do jakiejś myśli, zakochałeś się w swoim pomyśle i wiesz, i w zasadzie każdą odpowiedź, która przyjdzie, to sobie tą linijkę elastycznie jak z gumy dopasujesz, wiesz, do tego. Więc tak, to jest tam taka pułapka nasza. Oczywiście to jest, wiesz, mówię to bardzo życzliwie. Nie ma nic złego w tym, że zakochujemy się w naszych pomysłach. Mam mnóstwo pomysłów, w których jestem zakochana, tylko jeżeli już mówimy o przedsiębiorczych pomysłach, o biznesowych pomysłach, a wiadomo, że biznes bez płacącego klienta nie istnieje, to jeśli nasze pomysły dotyczą właśnie tych płacących klientów, to jedynym tak naprawdę dobrą linijką, którą możemy przyłożyć do naszego eksperymentu, będzie po prostu zapłacenie nam za naszą, wiesz, nasze rozwiązanie, które dostarczamy temu klientowi, tak? Czy to będzie książka, czy to będzie kurs, czy to będzie po prostu to krzesło. Więc to jest ten moment, tak? To jest ten moment bardzo decyzyjny i wiem, że mnie o to zaraz pewnie zapytasz właśnie, wiesz, co jeśli wynik będzie na plus albo na minus. Prawda jest taka, że nawet jeśli ta linijka nasza nie z gumy pokaże ten wynik nie do końca pozytywny, czyli dajmy na to, te 10% miało być na tak, żebyśmy poszli w to dalej, a było 3%, to co dalej? To wcale nie znaczy, że ten pomysł sam w sobie jest totalnie do kitu. To może znaczyć, że zapytaliśmy nie w tym momencie, a może nie tą grupę osób, a może nie byli na to jeszcze gotowi. Może zadać pytanie inaczej i wiesz, nie szukać tych takich właśnie gumowych uzasadnień, żeby tylko pójść w ten pomysł, ale sprawdzić, dlaczego to nie zaklikało. Wiesz, co tutaj było na rzeczy? Więc to tutaj w tym kierunku bardziej trzeba, wiesz, poszukać i po prostu zadawać lepsze pytania. Podejrzewam, że to nie było tak, że twoje wszystkie eksperymenty od samego początku cudownie wychodziły i były udane. Pewnie gdzieś tam się zdarzały jakieś mniejsze lub większe wpadki. Powiedz, co może pójść nie tak w eksperymencie i jeżeli miałaś takie właśnie potknięcia, to czego się na nich nauczyłaś? No świetne pytanie kolejne. No tak, oczywiście, że miałam wpadki, mam je cały czas. Nawet w naszej społeczności robimy takie cykliczne spotkania, wiesz, właśnie online, fuck up nights i po prostu dzielimy się tym, co za kulisami, wiesz, po prostu poszło nie tak. I wiesz, co najfajniejszego jest z tych spotkań, bo zwykle właśnie te spotkania u nas w grupie odbywają się w taki sposób, że spotykają się trzy kobiety, właśnie robimy taką transmisję i rozmawiamy we trójkę, we trzy o tym, co tam, wiesz, za tymi kulisami się zadziało i co było tym fuck upem w naszych oczach. I w zasadzie po, nie wiem, ilu już tych spotkań robiłam, bo to co miesiąc praktycznie się spotykamy, było ich prawie kilkanaście, zawsze wiesz, jaki jest główny wniosek, że te fuck-upy najczęściej są w naszej głowie i nasi odbiorcy w ogóle tego nie odebrali w ten sposób. To, że nawet, wiesz, tam platforma kursowa się zawiesiła na jakieś tam, nie wiem, trzy dni albo coś takiego, to wiesz, to żaden fuck-up, to po prostu ludzie, wiesz, poczekali albo dostali coś później. Więc często jest tak, że my sami się gdzieś tam, wiesz, łapiemy na tym, że to w naszej tej linijce coś jest nie do końca 100%, ale nikt nie zna tej naszej linijki, więc wiesz, to taka jedna myśl. Natomiast same eksperymenty, wiesz co, sporo eksperymentów robiłam i robię je wciąż i bardzo dużo z nich nie wychodzi i zanim nauczyłam się robić te szybkie eksperymenty, robiłam te duże. I to były największe wpadki takie, jeśli chodzi o czas wykonania i energię zaangażowaną w to. I to dlatego chętnie o tym powiem, bo bardzo bym chciała przestrzec wszystkich, którzy chcą postawić na jednej szali, wiesz, na przykład 6 miesięcy swojego życia i na czym się skupić, na czym nie warto się skupiać. Przykład taki, powiedziałabym, flagowy u mnie jest taki, wiesz, że od kilkunastu lat pracuję jako project managerka. Po prostu, wiesz, robię projekty i uczę ludzi też jako trenerka biznesowa, w jaki sposób ożywiać pomysły, nie tylko biznesowe. W związku z tym, słuchaj, pierwszym moim takim pomysłem na mój własny kurs online to było, no kurczę, no Kaśka, no taka, wiesz, dialog wewnętrzny, no o czym ja mogę zrobić kurs, jeśli nie o zarządzaniu projektami, no na tym się znam, w ogóle, wiesz, po prostu, może nie to, że wiem wszystko, ale naprawdę wiem, gdzie są ślepe uliczki i jak w nie wchodzić, tak, chętnie się tym podzielę.
No więc stwierdziłam, super, stworzę w takim razie taki kurs i nazwałam go dosłownie, tak jak powiedziałam, zarządzanie projektami. Prowadziłam wtedy bloga Project Managerka, miałam taką nawet sporą publiczność zebraną wokół tego bloga, dzieliłam się takimi, wiesz, informacjami, wskazówkami, inspiracjami, było po prostu dużo mocy wokół tego. Fajnie, no to jadę z koksem i zrobiłam taki kurs. I teraz uwaga, to jest najciekawszy moment. Zrobiłam swoją listę oczekujących na ten kurs, no bo miałam listę kontaktów, chciałam też zobaczyć, ile spośród tych osób będzie, bo wiesz, w ogóle wyrazi wstępne zainteresowanie w ogóle pracą ze mną w takiej formule jak kurs. I naprawdę to było kilkadziesiąt osób na tej liście takich kontaktów, ale tej takiej naprawdę gorąco, wiesz, oczekującej już na ten produkt. No więc zabrałam się do roboty, nagrałam te, wiesz, dziesiątki, prawie już godzin, tych materiałów wideo, PDF, w ogóle książkę napisałam kolejną, wiesz, do tego kursu prawie, wiesz, o co chodzi. Tak. Byłam tak zaangażowana w ten produkt, w ogóle, naprawdę powiem Ci zupełnie poważnie, tobie i wszystkim, którzy nas słuchają, on był świetny i nie tylko mi się tak wydawało, bo potem już zbadałam to po fakcie, naprawdę sam produkt był świetny. Tylko jak już go wypuściłam, to nikt go nie kupił. Słownie, nikt. No więc tak stwierdziłam, to chyba jest słaby eksperyment, albo ja jestem w ogóle, wiesz, słabym producentem, wiesz, kursów online. No więc zebrałam się w sobie po dwóch dniach od zamknięcia, wiesz, po prostu sprzedaży, której nie było. I stwierdziłam tak, Kaśka, dobra, nie poddawaj się, coś tu nie zagrało, dowiedz się po prostu co. No i zapytałam te osoby, które były na liście oczekujących, dlaczego nie kupiły? Miały te kilka dni na podjęcie decyzji, wydawało mi się, że robiłam wszystko, żeby właśnie dopieścić je w tym okresie i dopieścić, wiesz, wiedzowo, żeby wiedziały, co tak naprawdę tam będzie, co takiego skorzystają, jak będą efekty i w ogóle. No i wiesz, większość tych osób, które mi odpowiedziały, bo wiadomo, nigdy nie jest tak, że wszyscy ci odpowiedzą, duża grupa dziewczyn powiedziała po prostu, wiesz co, Kaśka, no bo ja ci czytam tak po godzinach, to jest taki, wiesz, taki dla mnie taki trochę rozwój osobisty, to właśnie ożywianie moich pomysłów, te projekty, które ty pokazujesz i te, które w jakiś sposób pokazujesz, jak robić, kojarzą mi się tak na miękko, a zarządzanie projektami to jest takie korporacyjne. Ja nie chcę być po godzinach w moim czasie wolnym za moje własne pieniądze i mój czas, wiesz, w korporacji, tak? I po prostu, wiesz, po prostu powiedziały mi, Kaśka, no przestraszyłam się. Nawet przeczytałam ten program, nawet to wyglądało fajnie, no ale to zarządzanie projektami, ja nie chcę tego po prostu. I wiesz co, i totalnie otworzyła mi się klapka w głowie, więc przemodelowałam po prostu swój kurs, nie nagrywałam wszystkiego od zera, bo nie było po prostu takiej potrzeby. Nazwałam, słuchaj, mój kurs realizuje pomysły. I puściłam go raz jeszcze. I miałam 63 klientki. Wiesz, super. O co chodzi? Tak, no, to jest dokładnie tak samo jak jest książka, która się nie sprzedaje, zmieni się okładkę i nagle się okazuje, że sprzedaje się świetnie. Dokładnie. Więc oczywiście nie chcę uprościć naszych, wiesz, twórczości naszej kreacji i naszej wiedzy, którą ubieramy w różne formaty, tylko do okładki, tylko do tytułu, bo to nie o to absolutnie chodzi. Ale to jest bardzo ważne. No to jest pierwsze wrażenie, które ludzie wynoszą i to jest taka latarnia, która oświetla wszystko, co jest w środku. Jeżeli dokładnie ta latarnia świeci takim światłem, które ludziom odpowiada, no to są skłonni się zainteresować, a jeżeli nie, to nie. Tak, dokładnie. A jeszcze wiesz, społeczność, którą już w moim przypadku miałam, osoby, które wiesz, wyraziły tą wstępną chęć i zainteresowanie, rzeczywiście jakby coś nie zaklikało, więc to nie było tak, że wszystko jest do kitu i w ogóle wiesz, chowam się i po prostu wchodzę pod ziemię i tam mieszkam przez rok, bo w ogóle wtedy się wyjść. To nie było niczego takiego, tak? To po prostu było to, że jakiś jeden mój pomysł mi zaklikał ze społecznością, z odbiorcami. Nie było po prostu klientek płacących na to i jakby okazało się, że nie tylko nawet sam ten tytuł, bo to byłoby zbyt duże uproszczenie, ale wiesz, ta narracja, ta taka opowieść, którą wokół tego produktu po prostu, wiesz, stworzyłam, była nietrafiona. Aha. A jak zaczęłam opowiadać, do czego tak naprawdę mogą tego użyć, czego uczę, co tam znajdą w środku do ich codziennego życia, to nagle zaklikało. Nagle po prostu była ta chemia z pomysłem i nagle okazało się, że też mają finalnie efekty już po dołączeniu i przejściu tego kursu razem ze mną. Więc to było najbardziej ważne dla mnie. Ale to nie jest jedyny, słuchaj, przykład z takich rzeczy, które, że tak powiem, nie wyszły. Bardzo tak naprawdę dużo rzeczy nauczyło mnie, wiesz, robienie tych eksperymentów, to, że w ogóle nie chodzi o to, żeby mieć w biznesie więcej klientów. Tylko eksperymenty pokazały mi, że w ogóle nie chodzi o większą ilość ludzi, którzy kupią, tylko o to, żeby mój model biznesowy był sensowny i jeżeli na przykład sprzedajemy już tak, czepiając się tego przykładu książki, książka na przykład kosztuje 30 zł, przykład oczywiście, bo każda może mieć inną cenę okładkową, więc żebym zarobiła jakąś kwotę, którą na przykład sobie wymarzyłam, muszę mieć powiedzmy 100 klientów, co najmniej, którzy kupią tę książkę i ja poczuję w ogóle, wiesz, że mam na coś więcej niż podatki, na, wiesz, opłacenie domeny i tak dalej.
W związku z tym, jeżeli pomyślę sobie o czymś takim, że ta książka da mi powiedzmy, nie wiem, 3000, wiesz, tak już upraszczając liczenie tego wszystkiego dla 100 osób, jak sprzedam, to co zrobić, żebym miała te 3000 mniejszym wysiłkiem i na przykład nie musząc szukać tych 100 klientów? To może stworzyć produkt, który będzie kosztował 1000, sprzedam go 3 osobom, on będzie w związku z tym inny. Model, wiesz, biznesowy dostarczenia tego produktu, stworzenia go będzie też oczywiście inny, ale może mi będzie łatwiej po prostu, wiesz, poprowadzić na przykład 3 konsultacje po 1000 zł z 3 osobami i zarobić 3000, niż na przykład zamykać się w przysłowiowej tej, wiesz, gabinecie na ten pół roku i pisać książkę z redaktorem, edytorem i tak dalej. Upraszczam bardzo ten przekaz, ale wiesz, na tym polegają te eksperymenty, do których zachęcam, bo może właśnie, tak powiem kolokwialnie, ktoś się napalił na książkę, czy napalił się na kurs, albo na coś jeszcze konkretnego, uchodzi to za nim, chcemy to zrobić bardzo, ale w ogóle nie zapomnieliśmy o tym, że jeśli to ma być elementem naszego biznesu, to to musi się jakoś zwrócić, to musi jakoś, wiesz, tutaj zagrać. I jedną z takich właśnie największą, takich mega ważnych myśli, które wzięłam sobie z robienia tego właśnie badania rynku, właśnie testowania i robienia takich no, prototypów też różnych pomysłów, projektów, było to, że wcale nie chodzi o to, żeby zbudować jak największą grupę odbiorców, tylko żeby dostarczyć dla nawet bardzo małej, elitarnej grupy z nich rozwiązanie, które oni po prostu, wiesz, no staną w kolejce, wiesz, w środku nocy, tak jak za najnowszą częścią, wiesz, Harry'ego Pottera czy Gwiezdnych Wojen, bo po prostu będą, bo będzie dla nich, tak? To ten motyw. Więc to są takie wnioski. Mam taką wątpliwość, jeszcze jedną związaną z eksperymentami, bo potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, w której robię eksperyment, on nie wychodzi nie dlatego, że coś zepsułem, tylko po prostu widzę, że wynik jest negatywny, że ten mój pomysł się nie przyjmie. Za chwilę robię kolejny eksperyment, on też nie trafia. Czy to nie jest takie trochę psucie własnej marki? No bo jeżeli ja pokazuję, że tutaj angażuję się w różne nowe projekty i te projekty za chwilę umierają śmiercią naturalną albo w ogóle nawet nie rozwijają skrzydeł, to z jednej strony klienci mogą odnieść wrażenie, że coś tutaj jest nie tak, jeżeli te projekty kolejne nie wychodzą, a po drugie mogą mieć wrażenie, że ja nie za bardzo wiem, czego chcę, że tak trochę skaczę z kwiatka na kwiatek. Więc jak sprawić, żeby eksperymenty, które kończą się wynikiem negatywnym, nie wpływały negatywnie na moją markę? Wiesz co, Marku, tak naprawdę najprostszą odpowiedzią jest to, że nie musimy tych eksperymentów zawsze robić dla całej naszej publiczności. Tak naprawdę większość eksperymentów, które robię, nie dotyka w ogóle całej publiczności, którą zgromadziłam wokół, wiesz, swoich projektów, swojej marki. Bo rzeczywiście, jeżeli na przykład chcę napisać tą książkę i zapytam, wiesz, ludzi wszystkich, którzy czytają mój newsletter i w ogóle, wiesz, obserwują mnie w social mediach i tak dalej, słuchajcie, planuję napisać książkę, jest taki plan, tutaj jest ten spis treści, czy pierwszy rozdział, co by na to, i dostanę jakiś taki, powiedzmy, słaby feedback. Prawda jest taka, że w ogóle taka sytuacja jest bardzo mało prawdopodobna, bo jeżeli prowadzisz właśnie publiczność swoją, budujesz tą społeczność wokół pewnych wartości, wokół pewnych rozwiązań, które też, wiesz, dajesz i dostarczasz i wymieniasz się tymi wartościami z nimi, to najprawdopodobniej znasz tę społeczność na pewnym, wiesz, etapie, powiedzmy, tego rozwoju i wiesz, pewne po prostu te twoje założenia o tym projekcie nie są totalnie takie, wiesz, mówiąc krótko, z czapy. One rzeczywiście będą w jakiś sposób współgrały z tą społecznością. No nie robisz czegoś totalnie oderwanego, wiesz, prowadzisz biznes dla przedsiębiorców i nagle zrobisz książkę o tym, jak, wiesz, nie wiem, robótki ręczne dla, wiesz, nie wiem, młodych matek. No to taki eksperyment to raczej nie polecam, tak, robić na dużą skalę, bo to będzie bez sensu, bo to już masz odpowiedź, tak? W ogóle zadzwoń do mnie, to ci powiem, jak już masz eksperyment szybki, tani i, wiesz, prosty. Natomiast jeżeli rzeczywiście napalimy się na jakiś pomysł, który czujemy, że będzie ważny dla naszej społeczności, że oni to kupią finalnie, to po prostu robimy to według mnie na małych grupach beta testerów. Małych to też znowu tutaj do naszej własnej decyzji. Jeżeli na przykład robię kolejny program rozwojowy i planuję uruchomić go na szeroką skalę za pół roku, to zapraszam do współpracy 20-30 osób, które na przykład wychodzi mi z moich, wiesz, obserwacji mojej społeczności, że są na przykład potencjalnie najbardziej ciekawymi takimi, wiesz, testerami, wartościowy feedback od nich otrzymam, że one już czekają na takie rozwiązania, które ja będę robiła i robię to po cichu po prostu. Wiesz, te szybkie eksperymenty nie muszą być na szeroką skalę. Znaczy, wiesz, to też zależy dużo od tej naszej marki, którą rozwijamy, bo na przykład w mojej marce Digital Girls eksperyment jest wbudowany w DNA.
I ja się nie boję tych wpadek, nie boję się tego, że wiesz, wystrzelam się z jakichś pomysłów, nie boję się, bo ja wręcz promuję to, żeby badać, testować i szybko dowiedzieć się, że coś jest nietrafione, żeby nie brnąć w to. Szkoda życia, kurczę, szkoda życia na, wiesz, projekty, których nikt nie chce potem od nas odebrać i w ogóle nie zachwyca się nimi. Więc ja bardzo promuję to szybkie właśnie prototypowanie, eksperymentowanie, testowanie, ale wiem, że jest w nas duży też opór, bo właśnie ta nasza marka może ucierpieć, więc jeżeli na przykład budujemy taką ekspercką, profesjonalną, prestiżową markę i zaczniemy nagle wyskakiwać odbiorcom z jakimiś eksperymentami, no to rzeczywiście moglibyśmy trochę fundamenty, wiesz, tutaj poruszyć, nie fajnie. Dlatego po prostu zaproś kilka osób, kilkanaście osób, tak jak wiesz, jakieś badania fokusowe są, to ty zaproś do swoich takich prywatnych testów, do, na przykład dotyczących twojej platformy kursowej, twojego nowego pomysłu na, wiesz, jakiś produkt fizyczny, czy aplikacji online, czy jakiś jeszcze inny, wiesz, właśnie ten projekt, który w tobie dojrzewa. I niech te osoby, wiesz, najczęściej jest tak, to są pięknie, to w książkach dla startupowców jest to wszystko pięknie napisane, to są tacy ewangeliści, wiesz, twojej marki, ci pierwsi, którzy już w ogóle cokolwiek wypuścisz, to oni to kupią. Nawet Marek, jakbyś wypuścił jutro tego e-booka o robótkach ręcznych, to w ogóle oni kupią w ogóle za stówę nawet tego e-booka, kupią, bo wiedzą, że ty dajesz wartość, wiesz. Są tacy ludzie w naszych społecznościach, prawda? Więc tych ludzi też można zapytać jako pierwszych. Oni wybaczą najwięcej, oni nie puszczą w świat jakiegoś, wiesz, takiego czarnego jakiegoś w ogóle komentarza, że ja cię kręcę, w ogóle ta osoba to po prostu nie wie, co robi, pyta jakieś głupoty. Nie. Oni na tyle nas lubią, cenią, szanują, na tyle zbudowaliśmy z nimi relacje, że możemy śmiało ich zapytać i zbudować taki kameralny krąg po prostu wsparcia, wiesz, w projektowaniu nowych rozwiązań. I co więcej, jak oni przejdą te testy i nawet dostaną taką, wiesz, aplikację nie na smartfonie do testowania, tylko aplikację, wiesz, na poziomie 4 screeny w PowerPoincie narysowane, czy w Paincie, to oni poczują, że oni współtworzą coś z tobą, że oni wartość dodatkową generują i oni dadzą ci nie tylko feedback, ale jak ty już to wypuścisz za te kilka miesięcy, to oni będą po prostu mega ambasadorami tego twojego pomysłu. I na tym to wszystko polega. Więc nie rekomendowałabym robić eksperymentów każdemu, na każdym polu i dla wszystkich ludzi, których znamy. Tylko wybrać, naprawdę wyselekcjonować osoby, które będziemy w jakiś sposób, wiesz, pytać o zdanie, będziemy obserwować, jak zachowują się w kontekście naszego produktu czy rozwiązania. To o to w tym wszystkim, wiesz, najbardziej chodzi. I to, myślę, nie zaburzy naszej, wiesz, naszego wizerunku profesjonalisty na przykład. A możesz podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby tych ludzi właściwie wyselekcjonować? No bo mogę spojrzeć w statystyki mailingów, na przykład zobaczyć, kto najczęściej otwiera maile ode mnie, klika we wszystkie linki i tak dalej. No to jest jakieś świadectwo zaangażowania. Mogę kojarzyć kilka osób, które regularnie na przykład komentują wszystko, co się pojawia. To są takie miary pierwsze, które przychodzą mi do głowy, nie wiem, czy najlepsze. Absolutnie świetne. Absolutnie świetne. To jest pewnie, wiesz, super punkt wyjścia. Zwłaszcza, że masz społeczność swoją, która cię czyta, słucha i odpowiada i klika i reaguje. Masz kogo, że tak powiem, nawet na takim poziomie statystycznym, wiesz, sprawdzić, kto byłby bardziej potencjalnie ciekawy i żywy, jeśli chodzi o kontakt z tobą. Natomiast jeśli nie mamy takich parametrów, bo na przykład nie wysyłamy jeszcze mailingów, a wiesz, lajki na Facebooku czy na Instagramie nie są miarodajne i ciężko też dotrzeć do tych wszystkich osób, jakbyśmy nawet chcieli, to tak naprawdę według mnie wystarczy zapytać 2-3 osoby, które znamy nawet osobiście, albo przez kogoś znamy, czy w internecie to wiesz, ile tam chyba 7 uściśnięć rąk, żeby poznać Obamę, tak? Coś w tym stylu. Więc generalnie mamy dostęp do większości ludzi świata w ten sposób, jak w ogóle, wiesz, wejść do mediów społecznościowych. Więc ja na przykład prowadząc takie teraz działania, dajmy na to, planuję eksperyment w tej chwili, że chciałabym uruchomić platformę z pigułkami wiedzy dla przedsiębiorców. Na przykład, taki mam pomysł. Więc jeżeli nie znam w tej chwili przedsiębiorców żadnych, to idę na spotkanie do Centrum Przedsiębiorczości w Warszawie, gdzie mieszkam. Pytam, wiesz, o kontakty do 2-3 osób, które przedsiębiorcami są, albo idę na inne spotkanie i fizycznie ich poznaję, albo właśnie pytam kogoś na Facebooku, na zwykłym, wiesz, moim otwartym wallu i po prostu czekam na 3 zgłoszenia. I jak z tymi 3 pierwszymi osobami przegadam coś przez telefon czy na Skype'ie, okaże się, że one rzeczywiście są tymi właściwymi, wiesz, parametry mojego idealnego testera spełniają, to po prostu proszę je, mówię tak, słuchaj tam, Karolina, jest taka sytuacja, już dużo wiesz o moim projekcie, wiesz, dla kogo będzie to rozwiązanie i co chciałabym tak naprawdę zweryfikować. Może znasz kogoś jeszcze, kto byłby, wiesz, potencjalnie dla mnie ciekawym takim też testerem do tego naszego zespołu testerów. I ta osoba najprawdopodobniej poda ci 1-2 kontakty albo wręcz cię poleci. I tak się buduje bardzo, bardzo, powiedziałabym, organicznie pierwszą grupę eksperymentatorskich tych, wiesz, osób, które są z tobą w tym teście.
bo naprawdę przestrzegam, to nie musi być tak, że eksperymenty są tylko i wyłącznie na grupach bardzo dużo ilościowych, takich, wiesz, że musisz mieć tysiące ludzi, żeby ci tam jakieś statystyki fajnie wychodziły. To może być test na 5-10 osobach i to już będzie wystarczająca grupa osób, odbiorców, testujących, żeby dali ci na tyle miarodajny efekt w postaci feedbacku, bo na przykład o co chodzi, po co ty w ogóle robisz eksperyment? Jeżeli nie chodzi tylko o te statystyki, te kliknięcia i odsłony i otwarcia, a o coś właśnie więcej, o to pogadanie, o tym, jaki masz problem, który mogę rozwiązać, to po na przykład rozmowach z 10 osobami, Marek, to powiem ci z praktyki, bo takich już cykli, właśnie takich wywiadów pogłębionych mam za sobą kilkanaście w ciągu ostatnich 3 lat, powiem z praktyki, że już przy 5., 7. osobie bardzo dobrze widzę rysujące się pewne schematy, powtarzalne wzorce. I to już jest ten znak, sygnał dla mnie, jako twórcy projektu, że warto w tym kierunku pójść, pogłębić to jeszcze bardziej. Może tu jest rzeczywiście taki, wiesz, punkt bólu, takie coś, co ci ludzie naprawdę potrzebują rozwiązać przy mnie. I idę w tym kierunku. Więc to nie trzeba setką osób pogadać przez telefon i wiesz, 3 miesiące testy robić. Więc to chodzi o szybkość i o taką też jakość w tym eksperymencie. No to załóżmy, że eksperyment zakończył się pozytywnie. Wszystko wskazuje na to, że mój projekt znajdzie nabywców. I teraz, czy jeżeli mam taki sygnał, to zabierać się od razu za tworzenie tego mojego finalnego produktu, czy zawsze tu powinien znaleźć się jakiś prototyp? Czy kiedy ten prototyp jest konieczny albo wskazany, a kiedy nie? Wiesz co, to jest też takie fajne pytanie, na które ja mam jedną odpowiedź. Najbardziej miarodajnym testem rynkowym jest sprzedaż, czyli nawet jeśli wypuścisz super landing page, wiesz, z opisem twojej oferty, nie wiem, warsztatów, tych książek, czy jakichkolwiek, nie wiem, nowego samochodu, który produkujesz, cokolwiek to będzie. I nawet zostawisz na końcu tego formularza, wiesz, taki formularz zgłoszeniowy, jakieś, wiesz, wezwanie do działania. Zostaw swojego maila, jeśli jesteś zainteresowany moim nowym, wiesz, produktem i dostaniesz nawet setki, w ogóle, wiesz, wpisów na tę listę kontaktów, to wciąż jeszcze nie będzie test rynkowy najbardziej miarodajny dla ciebie. Dopiero kiedy tak naprawdę, bo to na razie deklaracja zainteresowania, deklaracja chęci zakupu, ale to nie jest to samo, co zakup. Więc ja, słuchaj, też słynę chyba z tego, że ja wypuszczam produkty i je sprzedaję, zanim je zrobię. I to właśnie robię po sprintach najczęściej, które realizuję w społeczności. Tak też zrobiłam w przypadku mojego flagowego produktu, na którym, tak jak pytałeś wcześniej o, wiesz, tą naszą markę ekspercką, czy się można najwięcej wyłożyć na takich produktach. Rok temu uruchomiłam taki projekt, który nazwałam Digital Girls Academy. I jest to taki, słuchaj, taka duża, kilkumiesięczna akademia właśnie dla takich cyfrowych kobiet, które chciałyby w tym cyfrowym świecie, wiesz, zarządzić coś po swojemu, stworzyć swoje produkty i ten model biznesowy sensownie, wiesz, zorganizować. I ja mogłam rzeczywiście, mówiąc naprawdę wprost, wyłożyć wszystko, co do tej pory robiłam, wiesz, sprzedając coś takiego, bez pokrycia, że tak powiem, jeśli nie miałabym tego przygotowanego. Dlatego poświęciłam 2 miesiące na to, aby zbadać dogłębnie społeczność, którą, wiesz, zaczęłam wokół tego tematu budować. Poświęciłam naprawdę sporo czasu i wieczorów na rozmowy z tymi klientkami. To było co najmniej 20 kilka rozmów pogłębionych, po godzinę każda, więc możemy sobie policzyć, ile to mi dni zajęło, wiesz, i życia. Finalnie nie miałam jeszcze produktu, nie nagrałam ani jednego materiału, wiesz, wideo do tego programu online'owego, bo to wszystko się dzieje w online'ie. W związku z czym stworzyłam po prostu koncepcję programu, zaprosiłam partnerów do współpracy, zorientowałam się, gdzie są moje odbiorczynie poza moją społecznością, którą dopiero rozwijałam na takim poziomie i słuchaj, stworzyłam ofertę sprzedażową, taki, wiesz, po prostu taki flash sale, taki trochę first minute. Pokazałam konkretną kwotę, konkretną, wiesz, wejściówka, ile jest warta, co w niej, co, jak kupisz, to od października startujemy z, wiesz, z współpracą, ten program rusza za te 3-4 miesiące, więc nie jutro, nawet jak dzisiaj zapłacisz, to startujemy za, wiesz, kilka tygodni. Ale to było, słuchaj, dla mnie najbardziej wiarygodnym testem, że są osoby, które nie tylko chciałyby ze mną popracować i jestem taka fajna i one chciałyby koło mnie być i wiesz, po prostu jest fajnie, tylko one chcą naprawdę i one zapłaciły mi nie swoją uwagą i mailem, ale zapłaciły mi swoimi pieniędzmi. I ten test pokazał mi, ja sobie założenia takie w moim biznesie przyjęłam na ten produkt, że to będzie 30 uczestniczek, 30 studentek tej akademii, to jest mój, wiesz, max, bo to kameralny zespół, to jest jakby jego główna wartość. I w całym tym okresie first minute, który trwał kilka dni, nie, wiesz, miesiące, kilka dni, zebrałam 9 osób, które zapłaciły mi pełną kwotę. Stwierdziłam, ma sens, idę dalej. I dzięki temu miałam, wiesz, już tak naprawdę ktoś opłacił moją pracę na kolejne miesiące. Ja się wtedy rzeczywiście miałam już jak zamknąć w tym pokoju i, wiesz, z kamerą i, wiesz, z tablicą korkową i tworzyć całe produkty, a nie tylko koncepcje. Oczywiście, wiesz, to nie był produkt, który ja uczyłam się robić tego produktu, bo ja
no, moje serce i moje doświadczenie kilkunastoletnie, ja wiedziałam, co to będzie w tym produkcie, tak? Ja tylko dzięki tym dziewczynom zbierałam po prostu feedback o konkretnych elementach tej układanki, ale ja wiedziałam, jak ona będzie wyglądała i dokąd ona doprowadzi, więc to nie był eksperyment taki, że ja właśnie te robótki ręczne zaczynam promować, o których nie wiem nic, tylko to był mój, wiesz, moje źródło mojej mocy, tak? Więc jeżeli ktoś z nas, czy tutaj słuchaczy, jest na takim właśnie etapie, że ma jakiś taki, wiesz, ten swój silnik, swoją specjalizację, jakąś dziedzinę, w której po prostu się specjalizuje, zna, lubi, pasjonuje, to jest to miejsce, od którego zaczynamy te eksperymenty i ja najchętniej, to po prostu tutaj bardzo subiektywne to jest i bardzo osobiste takie, ale mega po prostu podpisuję się pod tym, co teraz powiem, sprzedaj to, a potem zacznij działać, w sensie produkować to, bo najgorsze to jest tak, jak ja tam z tym kursem o zarządzaniu projektami, 6 miesięcy mojego życia, naprawdę, to było strasznym doświadczeniem, jak to nikt tego nie kupił. I nie dlatego, że to było samo w sobie złe, tylko dlatego, że no coś innego nie zaklikało. Więc najważniejsze to jest tak naprawdę ten prototyp, wiesz, może być landing page'em. Prototyp może być spisem treści w książce i nawet, wiesz, połączonym z okładką. Ten prototyp w przypadku takich digitalowych produktów, jeżeli projektujemy na przykład aplikację online, czy jakąś inną, wiesz, nie wiem, serwis informacyjny, czy jakąś inną, wiesz, działalność mamy, to naprawdę to nie musi być dosłownie fizyczne krzesło bez jednej nogi i będzie takim, wiesz, w ogóle słabo to wygląda, tylko to będzie pewna obietnica, ale z takim pewnym przekonaniem, że my wiemy, co na końcu, wiesz, jaka korzyść będzie dla naszego odbiorcy i to musimy do tego ich przekonać. Jak przekonamy, zapłacą nie tylko swoją uwagą, ale też pieniędzmi, portfelem, to po prostu, wiesz, jesteśmy w domu i wtedy zyskujemy absolutne przekonanie, że jeśli znalazło się 9 osób, to może 21 kolejnych, wiesz, pozyskam, tak? Czyli jeżeli dobrze rozumiem, prototyp jest takim namacalnym elementem oferty sprzedaży. Czyli nie tylko mówię, słuchajcie, tworzę coś, co nazywa się tak i kosztuje tyle, ale zobaczcie, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Dokładnie. Powiedziałaś spis treści w przypadku książki, w przypadku kursu online, jakaś tam lista modułów na przykład i zawartość tego kursu, co tam będzie tak, w środku. Tak. Aha. Tak, uzupełnię nawet, Marku, to co mówisz, bo to są, wiesz, też takie, żyję w tych obszarach, więc trafiasz w dziesiątkę moich, wiesz, zainteresowań i pasji też. Rzeczywiście w tym online to też mamy dużo większą łatwość, bo ona produkcji krzeseł i samochodów się nie znam, więc nie będę się pozwolić, że wypowiadała, okej? Okay? No więc o takich prototypach fizycznych dużo nie wiem, poza tą książką, którą wydałam i była ona dla mnie, a nie dla odbiorcy. Natomiast jeśli chodzi o online'owe produkty, o jakiekolwiek takie, powiedziałabym, no wirtualne wersje tego, co chcemy dać tą wartość przekazać, to wiesz co, tak naprawdę prototypem nie będzie tylko i wyłącznie, powiedzmy, tam spis treści czy lista modułów, ale na przykład, jeżeli wiemy, że chcemy kurs zrobić na platformie, to nie musimy robić, wiesz, jakiegoś cudownego, właśnie 3 miesiące tworzymy platformę, a potem robimy świetne takie wideo po prostu, które pokazuje, jak ta platforma od środka wygląda, tylko właśnie robimy jakieś, wiesz, takie makiety po prostu tej platformy, wiesz, robimy po prostu 3 rysunki w Canwie, czy wiesz, wymyślam jakieś proste narzędzia, do których każdy ma dostęp i nie musi być jakimś tutaj ekspertem, bo tak sobie wyobrażamy, że to będzie wyglądało, albo prosimy grafika czy projektanta, żeby to narysował naszą wizję, to jest naprawdę krótka piłka, kilka, wiesz, godzin, powiedzmy, pracy nad czymś takim i nasi odbiorcy już wiedzą, co i jak. Co więcej, kiedy sprzedajemy naszą wiedzę w internecie, to prototypem też jest na przykład to, że ty masz podcast i to, że ty w ten sposób, wiesz, w 200 iluś odcinkach spotykasz się z odbiorcami i oni mają już jasność, jak Marek do mnie mówi. Czy on mówi tak, że ja rozumiem, co on mówi, czy on przekombinowuje, wiesz, zagaduje, czy on ma dygresję zamiast mówić o esencji i tak dalej. W ten sposób sprawdzają już ciebie. Ty już masz 200 parę prototypów, wiesz, swojego bycia w produkcie kolejnym twoim online'owym, który wyprodukujesz, tak? Czy wymyślisz. Z kolei świetnie się do tego też sprawdzają proste wideo. Jeżeli chcemy być tym ekspertem, który sprzedaje wiedzę i na przykład robimy ten przykładowy już kurs online, to niekoniecznie, wiesz, tym prototypem będzie ta platforma kursowa, ale my jako prowadzący ten kurs, więc każda dowolna forma pokazania tego, jakim jestem edukatorem, przewodnikiem, wiesz, tej grupy uczestników, studentów, będzie tym MVP, takim minimalnie wystarczającym produktem, do którego, i co tutaj kluczowe słowo użyję, odbiorca będzie mógł się odnieść. Bo jak myślę sobie o ofercie sprzedażowej, to czasami to jest taki, wiesz, PowerPoint, mail czy coś w tym stylu, jakiś opis, jakiś koncepcji, to tak sobie wyobrażam ofertę sprzedażową, taką, powiedzmy, tradycyjną.
i tam nie ma jeszcze tej próbki pracy z tobą, tam nie ma jeszcze ciebie żywego, ciebie mówiącego, wiesz, ciebie przed kamerą, czy ciebie produkującego jakiś materiał. Tam jest po prostu jakiś, powiedzmy, słowotok, nazwijmy to w ten sposób, upraszczam. Czyli to nie jest prototyp jeszcze. Prototyp będzie, jak stworzysz landing, na którym pokażesz ten kawałek siebie. Pokażesz, że już pomyślałeś o tym, jak ta okładka będzie wyglądała. Pokażesz, że 3 osoby to z sobą przeszły i mają takie efekty po miesiącu. I to jest już konkret, to jest już mięcho, do którego, wiesz, twoi odbiorcy będą mogli się odnieść. I to jest prototyp. Coś, do czego odbiorca ma się możliwość odnieść. Dobrze, odbiorca się odnosi, ale no jednak prototyp to nie jest gotowy produkt. Wiemy, myślę, wszyscy mają takie doświadczenia, że czasami kupujemy pewne produkty ze względu na finalny efekt, na to, jak tam funkcjonalność współgra z designem. Patrzymy na produkt i się w nim zakochujemy, ale jesteśmy w stanie się zakochać wtedy, kiedy on już jest, no bo to jest całość. Prototyp to jest taka prowizorka, więc jak ten prototyp przygotować, żeby on wyciągał z produktu to, co najlepsze, a nie stwarzał wrażenia, że to jest takie byle co? Wiesz co, to też dużo tutaj ma tak naprawdę, jakby trzeba odpowiedzieć wprost, że jeżeli jesteśmy twórcami takich produktów, które właśnie teraz jesteśmy na etapie eksperymentowania i prototypowania, to najprawdopodobniej, wiesz, one mają bardzo dużo naszej duszy w sobie i takiej osobowości i też opowieść za tymi produktami, za tymi rozwiązaniami jakaś stoi. I bardzo często, wiesz, no spójrz nawet na siebie jako kupującego, tak? Czy to tą książkę, czy kurs, czy jakąś inną jeszcze, wiesz, fizyczną albo wirtualną, jakieś rozwiązanie twojego problemu, czy taki, wiesz, coś, co sprawia ci jakąś radość. Zwykle nie kupujesz tylko tej okładki, czy tylko tego fizycznego czegoś, tylko kupujesz tak naprawdę pewną obietnicę, pewną tę opowieść, która wokół tego gdzieś jest zbudowana. Więc jeśli na przykład ty robisz kurs, wiesz, dla podcasterów i jesteś takim, wiesz, podcasterem z brodą, że tak powiem, oczywiście życzliwie, wiesz, robisz to od lat i naprawdę się na tym znasz już, po prostu no jakby ta opowieść, którą budujesz wokół zwykłego produktu, którym jest kurs, sprawia, że ja ci wierzę. I nawet jeśli dasz mi tę prowizorkę, którą, wiesz, powiedziałeś, nawet do testów, albo później nawet ten pierwsza wersja twojego produktu będzie nie do końca, wiesz, taka perfekta, jakbyś chciał, jak ty sobie ze swoją linijką, wiesz, stuprocentową wymierzyłeś, to wcale nie znaczy, że nasz odbiorca, twój odbiorca nie będzie zainteresowany, nie będzie zachwycony wynikiem, bo on po prostu dostanie coś od ciebie, którego na przykład, wiesz, obserwuje, ceni, szanuje, od którego chce się uczyć więcej, z którym chce się spotkać w bardziej kameralnej przestrzeni niż na przykład podcast, który jest, wiesz, dla wszystkich. I dlatego tak naprawdę to wszystko traci, ta prowizoryczność tego prototypu traci na znaczeniu. Więc od takiego prototypu do gotowego produktu jest często krótka droga, bo jeśli już bardzo dobrze wiesz jako twórca, jako producent, co dokładnie tam ma być i ci testerzy powiedzieli ci, jaki jest feedback, to możesz bardzo w krótkim już czasie, wiesz, wdrożyć te wszystkie rzeczy w życie i po prostu wypuścić gotowca. I wtedy ci ludzie będą tak naprawdę mogli się odnieść do całości tej opowieści już z tym takim, wiesz, kropką nad i, gdzie jest ten finalny produkt. Więc to nie jest do końca, wiesz, tak, że musimy się bać, że prowizorkę pokazujemy ludziom, że coś takiego, wiesz, takie jakieś coś niepełnego, niefunkcjonalnego, bo jeżeli stworzymy prototyp na bazie tego najważniejszej funkcjonalności, którą ma nieść, wiesz, dla naszych odbiorców, to nie będzie już prowizorka. To nie będzie to krzesło bez jednej nogi, tylko to będzie krzesło na 4 nogach, ale może jeszcze z krzywą, wiesz, tam nie wiem, powiedzmy jakąś jedną z nich, ale da się na nim usiąść. Więc jeśli jesteśmy w internecie twórcami i trochę, wiesz, jakby ciągniemy za sobą publiczność, ciągniemy czy przyciągamy może bardziej, nie ciągniemy, wolałabym tak na to patrzeć, to rezonujemy jakoś z nimi, to oni chcą z nami po prostu być bliżej. I to jest tak naprawdę sedno zwykle produktu. Ta, wiesz, unikalna propozycja wartości, która jest w tym produkcie, a nie produkt sam w sobie. Czy przychodzą ci do głowy takie sytuacje, czy zetknęłaś się z czymś takim, że wypuszczasz prototyp, ty albo ktoś, kogo znasz, odbiorcy patrzą na ten prototyp i mówią, coś tam, ten element mi nie pasuje, może by go tak poprawić. No więc ty go poprawiasz, wypuszczasz, oni patrzą, no tamto jest okej, ale teraz tu z kolei z tej strony jest trochę coś nie tak i tak naprawdę zaczyna się taka pętla, gdzie ty próbujesz ten prototyp dopasować do oczekiwań ludzi. On nie jest finalnym produktem, więc nie zawiera wszystkich elementów, które są gdzieś tam w środku, ale zamiast pracować nad finalnym produktem albo zamiast przyciągać ludzi za pomocą tego prototypu, okazuje się, że ty spędzasz coraz więcej czasu na poprawianiu prototypu. Są takie sytuacje, czy ja to w ogóle wymyśliłem?
Nie, nie wymyśliłeś tego, absolutnie. Zwłaszcza, wiesz co, dziewczyny, z którymi pracuję, mężczyźni też tak mają, ale kobiety mają to naprawdę mocniej, bo też z mężczyznami na co dzień pracuję, więc też to obserwuję w projektach. Mamy taką totalną tendencję do perfekcjonizmu i do tego, że chcielibyśmy już to nasze coś takie, wiesz, takie my precious po prostu, to musi być takie totalnie, wiesz, w ogóle wymuskane, wyszlifowane jak taki diament, tylko że znowu to jest ta linijka, którą my mamy w naszej głowie, do której, wiesz, przykładamy ten produkt czy to rozwiązanie i najczęściej, jeżeli ta linijka w ogóle istnieje w naszej głowie i jest bardzo precyzyjna i konkretna, to możemy mierzyć, czy ten produkt, wiesz, przystaje, czy wychodzi gdzieś poza ramy. Gorzej, kiedy nie mamy tej linijki i ciągle jesteśmy niegotowi, ciągle jesteśmy niewystarczająco dobrzy i ten produkt ciągle jest niewystarczająco taki, jakbyśmy chcieli. Więc na to jakby lekarstwo jest jedno. Po prostu przy projektowaniu eksperymentu założyć sobie, ile będzie tych cykli, tych iteracji, tego właśnie tych cykli pozyskiwania informacji zwrotnej i kiedy powiemy basta, kiedy powiemy ok, trzy razy pytam, trzy razy, wiesz, daję szansę mojemu rozwiązaniu na bycie lepszym i jeśli po trzeciej takim, powiedzmy, wiesz, pętli właśnie domknięcia tej informacji zwrotnej okaże się, że ten produkt wciąż ma jakieś tam niuanse, które moglibyśmy poprawić, coś moglibyśmy przyspieszyć, coś zwolnić, coś bardziej, coś krócej, to po prostu decydujemy, po prostu jako przedsiębiorcy, to jest jedna z naszych najważniejszych tak naprawdę cech, szybka, wiesz, umiejętność podejmowania szybkich, zdecydowanych takich właśnie, wiesz, konkretnych wyborów, decyzji, decydujemy, trzy cykle, kropka, wypuszczam i to będzie na przykład test rynkowy. Niemożliwe, że to jest totalnie do kitu, skoro trzy cykle przeszło i ludzie zwrócili uwagę na kilka małych drobiazgów, a nie wiesz, że całość jest do kitu. W związku z czym tutaj też trzeba się przestrzec po prostu nas wszystkich, że musimy powiedzieć sobie, gdzie jest granica tych eksperymentów i jeśli eksperymenty dotyczą jednego projektu, jednego rozwiązania, one nie mogą trwać w nieskończoność, bo my nigdy nie wyjdziemy na rynek. To po prostu nie może tak się zdarzyć. No chyba, że wiesz, każdy z tych eksperymentów pokazuje, że jest jeszcze gorzej. No ale to w takim układzie po prostu radziłabym zmienić lokal i zastanowić się, odłożyć ten projekt na półkę na później, taki wiesz, parking, jak ja to nazywam, mam taki parking moich pomysłów, naprawdę. I może to nie był ten moment, może ja nie byłam na to gotowa. Miałam 2 lata temu taką sytuację, że wymyśliłam sobie platformę właśnie wymiany wiedzy między kobietami w mojej społeczności i założyłam, że ja będę pośrednikiem, wiesz, tą platformą właśnie taką, multiautorską, gdzie będę nie tylko ja swoje własne produkty sprzedawała, takie edukacyjne, rozwojowe, ale że każda członkini społeczności będzie mogła włożyć twój produkt i sprzedawać do tej samej społeczności. Jest taki, wiesz, model biznesowy dwutorowy, dwupartnerski taki z dwóch stron. I wiesz co, i podjęłam założenia takie, że w ciągu 2 tygodni robię eksperyment, zbieram zainteresowanie od tych producentek tych produktów, co tak naprawdę powiedzą mi i co zaproponują. Było sporo takich pytań naprawdę mięsistych, jak na głębokiej rekrutacji, a nie jedno pytanie i kropka. I wiesz co się okazało, że po 2 tygodniach otrzymałam informacje zwrotne w ilości, która mnie pozytywnie zaskoczyła, bo było bardzo dużo zgłoszeń chętnych do bycia, wiesz, częścią tego projektu. Natomiast zdecydowanie więcej osób było na poziomie takich, jak ja to nazywam, życzliwie świeżaków, które chciały dopiero tworzyć coś pierwszego, wiesz, w tej społeczności i coś tam przeeksperymentować właśnie, niż tych osób, które chciałyby po prostu użyć tej platformy jako kolejnego kanału do dystrybucji swoich treści. I okazało się, mówię tak, Kaśka, czy ty masz na to zasoby, czas i energię? Nie. Moje założenia były takie, że musi być minimalny próg, wiesz, tych takich osób, które łącznie ze mną partnersko to podtrzymają, a nie tylko będą się uczyły robić coś. Więc moje założenie, że tak powiem, to był, wiesz, negatywny wynik tego eksperymentu. I ten projekt, słuchaj, 2 lata leżał na półce tak zwanej parking i w tej chwili zaczynam go znowu rozwijać, bo ja dzisiaj jestem już na to gotowa i moja społeczność jest zdecydowanie bardziej gotowa, bo ja przygotowałam w ciągu tych 2 lat, wiesz, kilkanaście różnych projektów rozwojowych, które spowodowały, że te dziewczyny, które wtedy były świeżakami, dziś już nimi nie są. I dziś są już moimi partnerkami do rozmowy. I dzisiaj ten projekt schodzi z parkingu, wiesz, wjeżdża na miasto. I to jest ten moment taki. Więc to nie jest tak, że jak eksperyment wyjdzie na nie, a zrobiłam kilka, powiem ci naprawdę, prób w tamtym kontekście, to był taki mój totalnie wymarzony projekt, jak ta, wiesz, książka małej Kasi w, wiesz, dużej księgarni. Po prostu jak to się nie udało, wiesz, ta hipoteza została niezweryfikowana, znaczy zweryfikowana niepozytywnie, to ja po prostu miałam naprawdę dramat, taki wiesz, w środku, jako przedsiębiorca. Ale stwierdziłam, ochłonęłam, mówię, Kaśka, tak widocznie jest, nie naginaj statystyk tylko dlatego, że ty masz na to ciśnienie, bo potem się zajedziesz robiąc coś, czego ludzie nie potrafią, wiesz. No nie ma tych elementów wszystkich składających się. I ten projekt dzisiaj dopiero z parkingu zjechał. Więc być może z naszymi projektami też tak być, że napaliliśmy się na jakąś aplikację, czy na jakąś, wiesz, funkcjonalność, której dzisiaj nie umiemy jeszcze dowieść, nie wiemy jak, nie mamy zespołu wystarczającego. Zaparkuj to po prostu i zajmij się czymś, na co dziś masz wpływ i na co dziś, wiesz, jesteś w stanie po prostu zbudować dużą wartość, na czym, wiesz, wartość budujesz dla swoich odbiorców i z nimi.
Dużo wiedzy, dużo doświadczeń, dużo pomysłów. Z czym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy dzisiaj, jeżeli chodzi o prototypowanie, testowanie, eksperymentowanie? Co powinni szczególnie zapamiętać z tego, co mówiłaś? Szczególnie to mogliby zapamiętać wszyscy nasi tutaj słuchacze, że idealny moment jest jak Yeti i nikt go nigdy nie widział. Że tak naprawdę na, wiesz, wyjście do świata z naszym pomysłem nigdy nie będziemy wystarczająco gotowi. I jeśli będziemy czekali na tę gotowość, to się nigdy nie doczekamy. To sami na tym parkingu będziemy, wiesz, na wieczne nigdy tam siedzieć i parkować te nasze pomysły. Dlatego tak, myślę, że to jest ta główna myśl, którą chciałabym, tak wiesz, przemycić tutaj między naszymi wierszami, bo jeżeli nie podejmiemy próby, nie podejmiemy takiego właśnie wyzwania, nie stwierdzimy, to jest ten czas, kiedy ja sprawdzam, po prostu, jak w grze, tak, sprawdzam. I to się nie dowiem tak szybko, czy to jest dobry pomysł do realizacji, czy właśnie na dzisiaj to nie jest dobry pomysł i warto iść inną ścieżką. Bardzo Ci dziękuję, cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu i podzieliłaś się swoją wiedzą. Dziękuję ogromnie, ja także się ogromnie cieszę z Twojego zaproszenia. Mam nadzieję, że z dużą, wiesz, tutaj wartością dla naszych słuchaczy dzisiejszych. Dzięki. Dzięki. Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych odcinków? Zajrzyj na maławielkafirma.pl.